dzisiaj o tym, czy w ogóle można umrzeć naturalnie i czy w ogóle jest coś takiego jak śmierć naturalna. Czy może nie? Ale po kolei. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści, byle nie tam, gdzie The Brown Tongue Brothers Arnowscy mają swoje języki. Przyszedł czas na kolejną ględźbę w cyklu Mój Kraj. Piękny taki. Otóż dzisiejsza ględźba będzie służyła zadaniu kilku dość istotnych pytań. Co? Inspiracją stało się wydarzenie, stała się sytuacja, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Owo bowiem jeden z tamtejszych mieszkańców, ale co ważne, Polak oczywiście, jak najbardziej Polak, 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 stąd tutaj. Doznał tam nieszczęścia, i mózg mu przestał działać, serce bić przestało. No, umarł po prostu. Ale zdążył jeszcze trafić do szpitala. I miał szczęście albo nieszczęście, że zdążyli go podłączyć pod różne rurki. Lekarze w pewnym momencie stwierdzili: sorry batory, pan nie żyje. Powiedzieli to z troską oczywiście jego żonie i dzieciom. Żona i dzieci powiedziały: rozumiem. Szpital podjął decyzję, chce odłączyć pana od tego sztucznego karmienia, takiego bezpośredniego karmienia, bez przełykania. Na to odezwała się katolicka, polska część rodziny, że nie, że oni się nie zgadzają na to. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu musiał się tym zająć i całe szczęście, jak ja sądzę, nie przyjął skargi złożonej przez tę część rodziny. Wiecie, jaki został użyty argument przez tę katolicką rodzinę? Że ten pan, jako praktykujący katolik, opowiadał się zawsze za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Noż kurwa! Czy wy jesteście porąbani? Co naturalnego jest w podtrzymywaniu życia, znaczy nie życia nawet, w podtrzymywaniu organizmu przy funkcjach jakichś tam fizycznych, życiowych, za pośrednictwem rurek, aparatury, prądu i tak dalej. Co tam jest takiego naturalnego? Zwróćcie uwagę na konsekwencje takiego, myślę, albo na brak konsekwencji. Naturalne jest tylko zapłodnienie z użyciem taty i mamy, zaczadzonych oczywiście boską miłością i chęcią przysparzania Bogu kolejnych rycerzy gotowych złożyć w ofierze swoje życie na jego ołtarzu i ku jego, jak rozumiem, jakiejś niezmierzalnej po prostu ludzką miarą przyjemności. Tylko to jest naturalne. Naturalnym nie jest oczywiście zapłodnienie in vitro, że tak powiem w skrócie. To jest nienaturalne. Naturalne jest, kiedy już nie dochodzi do leczenia, tylko do podtrzymywania funkcji życiowych po prostu. To jest wciąż dla nich naturalne. Leżeć bez świadomości, ale za to z przepływem krwi sztucznie pompowanym przez sztucznie na zewnątrz postawione serce, oddychając przez sztuczne płuco. Kurczę, po prostu jest czysta natura. Cymbały, skoro
jesteście tacy fantastyczni, pro-life, i mówicie o naturalnym poczęciu, jako o właśnie zderzeniu się kosmicznym mamy z tatą i przy pomocy spermy przetransportowanie do macicy kobiety, jak chciał Tomasz Zakwinu, takiego małego ludzika. Jeżeli chcecie tak uważać naturalne przyjście na świat i narodzenie się, no to bądźcie konsekwentni. No to odrzućcie wtedy możliwości sztucznego, całkowicie sztucznego przytrzymywania nie życia, funkcji życiowych. Co to w ogóle jest za pojęcie naturalnej śmierci? Czy naturalną śmiercią, bo tak wynika z nauk Kościoła i z nauk tych ultrakatolików, należą naturalne obcięcie łba w rycerskiej walce, zastrzelenie w czasie religijnej potyczki, przez kulę armatnią na przykład zastrzelenie, wybuchnięcie w imię chwały boskiej, to też jest religijny rodzaj naturalnej, jak najbardziej naturalnej śmierci. Albo na przykład zamknięcie się na własną prośbę w lochu, bez dostępu do płynu i posiłku, jak zrobił niejaki Kolbe, ratując innego więźnia, ale siebie pogrążając. To jest naturalnie po prostu. Poszedł, naturalnie sobie umarł. Naturalną śmiercią jest też, kiedy ktoś w domu sobie po prostu zejdzie. Leżał, umarł. Bo nie miał czasu zadzwonić po karetkę. Ale kiedy już zadzwonił po tę karetkę, to trzeba go do końca świata i jeden dzień dłużej pompować maszyną do pompowania, bo odłączenie od takiej pompki jest przejawem odejścia od naturalności. No zdecydujcie się jeden cymbał z drugim, co z tą naturalnością jest. I nie chodzi teraz o to, żeby tworzyć kolejną definicję naturalnego przyjścia na świat albo naturalnego zejścia, bo nie o to chodzi, żeby nie zostawić wątpliwości. Według mnie każde przyjście na świat jest naturalne i naturalna jest każda śmierć. Bo nie sposób tej śmierci świadczy o jej naturalności. Jak na przykład samochód nas uderzy, to jest naturalne, czy nie jest naturalne? No ludzie, sama śmierć, sam moment śmierci jest zawsze naturalny. Niezależnie od tego, czy wam ktoś urżnie łeb, czy was ktoś udusi, czy po prostu dokonacie żywota, no tak se po prostu organizm z nudów umrze. Czasami tak jest. Po prostu. Wszystko, co jest wytworem człowieka jest zgodne z naturą. Głupie być może. Być może głupie, ale nie jest sprzeczne z naturą, ponieważ jest wynikiem tejże natury. Jak rozmawiacie z kimś, kto nazywa się pro-life w cudzysłowie, który mówi właśnie o tym, że trzeba od przyjścia na świat do zejścia na świat, wszystko musi odbywać się naturalnie, w ich rozumieniu naturalności, czyli przypominam, urodzić się można tylko w wyniku zapłodnienia tatuś, mamusia i te rzeczy, tak o tak, jak zwierzątka o tak, jak mówił kiedyś Maksymilian Paradys w Seksmisji, ale umarcie przez odłączenie rurki, która po prostu podtrzymuje funkcje życiowe, już naturalne nie jest. I to popiardywanie, słuchajcie, że nie wolno tak odrywać tych rureczek i tak dalej, bo przecież nauka robi błędy. Nie powinniśmy jej ufać, tej nauce, i musimy oddać się nadziei i zdać na boskie wyroki, bo one są ostateczne i, co ważne, sprawiedliwe. Pamiętajcie, argument o tym, że nauka robi błędy, to jest ukochane dziecko tych wszystkich popierdzieleńców. No więc odpowiedzcie im, tym foliarzom boskim, że boskie decyzje i pomysły też nie zawsze są takie fajne i też mu się zdarza skierować nasze kroki na pole pełne krowich placków. Odpowiadajcie im, że jeśli nauce zdarzył się przypadek jakiś zbyt wczesnego uznania kogoś za zmarłego, to ich Bogu właściwie, zdarzyło się na przykład Auschwitz. Wow. Tak się zdarzyło. Się Bogu palec Jego Boży omsknął i przydarzyły mu się wojny światowe na przykład. Albo wojna w byłej Jugosławii. Apartheid w RPA.
Serio. To takie w punktach teraz zróbmy. Jak ktoś wam mówi, czy można odpiąć kogoś od tej aparatury podtrzymującej nie życie, funkcje życiowe, to są te fizyczne funkcje potrzebne, ale mózg już nimi nie dyryguje. A świadomość jest w mózgu, a nie w biodrze. A co z naturalnym poczęciem? Czy naturalne nie jest poczęcie in vitro? I czy przypadkiem ich Bogu nie zdarza się zagrać na czarnych? W sensie zafałszować trochę te nutki. Żal mi tych cymbałów. A pewnie to i tak się potem dowiemy, że chodziło nie o żadne tam pryncypia, o żadne prawo do życia, albo prawo do permanentnego umierania w cierpieniu. Tylko o to, że część rodziny nie chciała zgodzić się na to, żeby ta żona odziedziczyła coś po swoim mężu. Jak znam życie, to chodziło nie o pryncypia, tylko jak zawsze, o katolickie pieniądze. Pamiętajcie, moi drodzy, że Jezus nie zmartwychwstał. I to jest bardzo dobra informacja dla nas, bo dzięki temu właśnie możemy być normalnymi ludźmi. Normalnymi, porządnymi ludźmi. Nie dla kogoś, a dla siebie po prostu. Nie za coś, a po coś. No i przypominam, codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 10 live. Było z szczerej słowiańskiej szydery. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak i bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mój kraj, piękny taki.